Pracownicy Ośrodka Wsparcia Rodziny w gminie Leski pomagają mieszkańcom w walce z epidemią. Od ponad 2 tygodni biorą udział w szyciu maseczek ochronnych. Zostało już uszytych ponad 1000 sztuk. Służą oczywiście do naszych seniorów 65+ w gminie Leski, ale także będziemy szyć dla wszystkich mieszkańców. Jest to inicjatywa wójta z naszej gminy, no i tutaj pracowników Ośrodka Wspierania Rodziny. Akcję wsparli mieszkańcy gminy, którzy na potrzeby tworzenia maseczek wypożyczyli lub też oddali swoje maszyny do szycia. Dzięki temu pracownicy Ośrodka Wsparcia Rodziny mają narzędzia potrzebne do pracy. Materiały przekazała senator Ewa Gawenda, zaś całą inicjatywę finansowo wsparli m.in. leseccy radni i sołtysi. Kroimy materiał, przygotowujemy go na maseczki, mamy określony wymiar, później nasze dziewczyny to tam zszywają te maseczki. Są to maseczki z filtrami, można tutaj zobaczyć. W każdą maseczkę wchodzi taki filtr, jest dwóch składany, jest to fliselina. My akurat szyjemy maseczki bawełniane wielorazowego użytku, no i do zrobienia takiej maseczki potrzebna jest tkanina bawełniana, no nici, wiadomo, i gumki, najlepiej dzianinowe. To nie jest trudne, wystarczy nam prostokąt, taki o wymiarach 25x40, który sobie składamy i można nawet o taką maseczkę z kieszonką sobie samemu wykonać. Kiedy dana partia maseczek jest gotowa, po ich odbiór zgłaszają się sołtysi poszczególnych sołectw. Przyjeżdżam do domu, jeszcze daję do woreczków osobno i po prostu zaczynam rozwozić po seniorach 65+. Jedną część już mam rozwiezioną. Także dzisiaj drugi etap i będę to rozwoziła. Do każdej maseczki załączona jest instrukcja z informacją, w jaki sposób można je dezynfekować.